Ciao a tutti! Witajcie na kolejnej lekcji kursu języka włoskiego od zera. Wróćmy na chwilkę do nazw narodowości. Jako rzeczowników, czyli z rodzajnikami, i jako przymiotników, czyli bez rodzajników. Usuwamy rodzajniki i otrzymujemy przymiotniki nazywające narodowość. I prosta zasada. Gdy chcemy powiedzieć tylko o tym, jakiej narodowości jesteśmy lub jakiej narodowości jest ktoś, wtedy użyjemy nazw narodowości bez rodzajnika. Proste zdanie powinno wyglądać mniej więcej tak. Sono Polacco, jestem Polakiem. Sono Polacca, jestem Polką. Sono Ukraino, jestem Ukraińcem. Sono Ukraina, jestem Ukrainką. Dalius e Lituano, Dalius jest Litwinem, Milda e Lituana, Milda jest Litwinką. Pozdrowienia dla oglądających nas osób pochodzenia ukraińskiego i litewskiego, bo wiem, że takie są. Istnieje całe mnóstwo sytuacji użycia nazw narodowości z rodzajnikami, ale w tej chwili nie będziemy o tym mówić. Nazwy narodowości należy odmieniać tak, jak wszystkie inne rzeczowniki czy przymiotniki. Czyli dla nazw, które mają odpowiednio końcówki męską i żeńską, czyli Polakko, Polakka, będziemy stosować odmianę przez liczby i osoby, tak samo jak dla przymiotnika, na przykład Bianco, czyli biały. Polakko, Bianco. Liczba mnoga. Polakki, Bianki. Polakki, Bianki. Rodzaj żeński. Polakka, Bianka. Liczba mnoga. Polakke, Bianke. W przypadku, gdy nazwa narodowości kończy się na e, będzie się po prostu odmieniać, tak jak przymiotniki zakończone na e, jak na przykład grande. Francese, grande. Liczba mnoga. Francesi, grandi. Identycznie jest dla rodzaju żeńskiego. Francese, grande. Francesi, grandi. Liczba mnoga. Czyli na przykład il ragazzo francese, i ragazzi francesi, la ragazza francese, le ragazze francesi. Nazwy narodowości służą nie tylko nazywaniu, skąd pochodzimy, ale również oznaczają język narodowy. Na przykład il polacco będzie oznaczał język polski. Polski. Ale istnieje także drugi sposób na nazwanie języka polskiego, a mianowicie la lingua polacca. La lingua polacca. Lingua oznacza język, tak w znaczeniu organu, narządu mowy, jak i abstrakcyjnie, czyli system znaczeń, gramatykę tego systemu właściwą danej mowie narodowej. Lo spagnolo, la lingua spagnola. Mowa o języku hiszpańskim. L'italiano, la lingua italiana. Mowa o języku włoskim. Parlo il polacco. Parlo il polacco. Mówię po polsku. Ewentualnie można też powiedzieć parlo polacco. Jest to forma raczej języka mówionego, tak? W mowie potocznej powiemy parlo polacco, parlo spagnolo, parlo italiano. Zdanie parlo il polacco, parlo polacco znaczy mówię, ja mówię po polsku. Parlo lo spagnolo. Parlo spagnolo. Mówię po hiszpańsku. Parlo lo spagnolo. Parlo spagnolo. Parlo l'italiano. Parlo italiano. Parlo l'italiano. Parlo italiano. Popatrzmy na te zdania. Parlo il francese. Parlo il francese. Mówię po francusku. E tu, che lingue parli? E tu, che lingue parli? A ty, jakimi językami mówisz? Lub, che lingua parli? Che lingua parli? Jakim językiem mówisz, tak? To samo pytanie, tylko w innej formie, elegantszej. Quali lingue parli? Quali lingue parli? Jakimi językami mówisz? Quale lingua parli? Quale lingua parli? Jakim językiem mówisz?
Mamy tutaj dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim czasownik parlare. Parlare. Mówić, rozmawiać. Parlare. I druga rzecz. W pytaniach użyliśmy che lingue parli, a także quale lingua parli, quali lingue parli. Proszę zobaczyć. Dla liczby pojedynczej, che lingua, lub ewentualnie quale lingua, dla liczby mnogiej che lingue, nic się nie zmienia, oraz quali lingue, che lingua, quale lingua, quali lingue. I to znaczy po prostu jaka, jaki, jakie, jacy, który, która, które, którzy. Tyle tylko, że w wypadku quale mamy liczbę pojedynczą, quale, i liczbę mnogą, quali. Poza tym, słówka che lingue parli, używamy tylko w języku mówionym, raczej. Natomiast quale lingua parli, quali lingue parli, możemy używać i w języku mówionym, i powinniśmy w języku pisanym. Znaczenie jest mniej więcej to samo. Wróćmy do czasownika. Dzięki czasownikowi parlare poznamy wzór koniugacji czasowników włoskich, które kończą się w bezokoliczniku na are. Koniugacje są trzy, ta jest pierwsza. Popatrzmy. Odmienię ten czasownik kończący się na are przez osoby. Io parlo l'italiano. Tu parli il polacco. Czyli ty mówisz po polsku. Lui, lei parla lo spagnolo. Mówi po hiszpańsku. Noi parliamo l'olandese. My mówimy po holendersku. Voi parlate il russo. Wy mówicie po rosyjsku. Loro parlano il tedesco. Oni mówią po niemiecku. Chcę zwrócić uwagę, że akcent w ostatniej osobie, loro, oni, pada na trzecią sylabę od końca. Parlano, I tak będzie praktycznie w każdym czasowniku are, odmieniającym się regularnie według tego wzorca. A więc io parlo, tu parli, lui lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. I z lewej. Marco parla l'inglese. Marek mówi po angielsku. Che lingue parlate? Jakimi językami mówicie? Noi parliamo il portoghese, lo spagnolo e il francese. Czyli my mówimy, noi parliamo, po portugalsku, po hiszpańsku i po francusku. I na dole. In Svizzera non parlano lo svizzero. W Szwajcarii nie mówią, non parlano po szwajcarsku. In Svizzera non parlano lo svizzero. In Svizzera parlano il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. To jest czwarty język Szwajcarii, którym mówi nieliczna grupa ludzi. A zatem in Svizzera non parlano lo svizzero. In Svizzera parlano il tedesco, il francese e l'italiano. Parlano, tak? In Svizzera parlano. In Svizzera non parlano. Dwa kolejne czasowniki związane z językiem to studiare oraz czasownik imparare. Jeden i drugi znaczą uczyć się, mniej więcej, i będą pasować do naszego wzoru odmiany, bo kończą się na are i odmieniają się regularnie. Często padają pytania o te dwa czasowniki. A zatem trzeba wiedzieć, że studiare w swoim znaczeniu uczyć się jest troszeczkę bliższy studiowaniu, tak? Czyli są to wszystkie czynności, które wykonujemy, żeby przyswoić sobie jakiś język. Czyli na przykład chodzimy na kurs, powtarzamy wyrażenia, kupujemy sobie podręczniki, wertujemy je, czytamy, robimy notatki. Studiare. W tym sensie czasownik studiare właśnie ma znaczenie uczyć się,
ale też może oznaczać studia uniwersyteckie, na przykład studia real università, na uniwersytecie. Z kolei czasownik imparare w swoim znaczeniu uczyć się jest bliższy przyswajać. Przyswajać język włoski na przykład, tak? Imparo l'italiano, imparare l'italiano, imparare il polacco. A więc można rozumieć imparare l'italiano jako efekt studiare l'italiano, tak? To jest to zasadnicze rozróżnienie, o które często pytacie. A więc studiare, imparare jako uczyć się. Na początek studiare. Wzór odmiany identyczny jak parlare. Che lingua studi, jakiego języka się uczysz? Jaki język studiujesz? Che lingua studi. Studio il cinese. Il cinese, język chiński albo Chińczyk. Studio il cinese. Uczę się chińskiego, ewentualnie studiuję chiński. Tak? Lui studia il cinese. Lui studia il cinese. On uczy się chińskiego. Che lingua studiate? Che lingua studiate? Jakiego języka się uczycie? Studiamo il cinese. Studiamo il cinese. Uczymy się chińskiego. Perché studiano il cinese? Perché? Dlaczego? Perché studiano il cinese? Dlaczego uczą się chińskiego ludzie? Studiano. Proszę zobaczyć, ten akcent dla trzeciej osoby liczby mnogiej pada na trzecią sylabę od końca. Studiano. Przeczytam jeszcze raz. Che lingua studi? Studio il cinese. Lui studia il cinese. Che lingua studiate? Studiamo il cinese. Perché studiano il cinese? I teraz imparare. Wzór odmiany ten sam. Are, imparare. A więc, io imparo a memoria. Uczę się na pamięć czegoś. Imparo a memoria. Memoria, pamięć. Tu impari l'italiano. Tu impari l'italiano. Uczysz się włoskiego. Lei impara a ballare. Ballare, tańczyć. Lei impara a ballare. Ona uczy się tańczyć, czyli przyswaja umiejętność tańczenia. Lei impara a ballare. Noi impariamo una lingua straniera. Czyli uczymy się języka obcego. Voi imparate una lingua straniera. Loro imparano una lingua straniera. Noi impariamo, voi imparate, loro imparano. Przeczytam jeszcze raz. Io imparo a memoria. Tu impari l'italiano. Lei impara a ballare. Noi impariamo. Voi imparate. Loro imparano una lingua straniera. I jeszcze jedna uwaga na temat języka. Zdanie. Sono di madrelingua polacca. Sono di madrelingua polacca. Znaczy, że mój rodzimy, ojczysty język to polski. Dosłownie tłumacząc byłoby to jestem języka ojczystego polskiego. Madrelingua, la madrelingua, czyli innymi słowy la lingua materna, to po polsku język ojczysty. La madrelingua, czyli matczyny język, tak? La madre, słowo madre oznacza matkę. La madrelingua, la lingua materna, język matczyny. Ten termin oznacza język pierwszy, ten, którego się uczyliśmy w sposób naturalny, spontaniczny. Nie studiowaliśmy go w żaden systematyczny sposób. A zatem bez względu na to, czy jesteście dziewczyną, czy chłopakiem, powiecie sono di madrelingua polacca. Madrelingua, la madrelingua jest rodzaju żeńskiego, dlatego polacca, tak? Czy tam italiana, tedesca. Można jeszcze mówić w inny sposób, bardziej taki pochodzący z języka mówionego, a mianowicie sono polacco madrelingua dla rodzaju męskiego, czyli dla mężczyzny, tak? Lub dla rodzaju żeńskiego, dla kobiety sono polacca madrelingua. Tutaj mamy to rozróżnienie.
ale najlepiej nauczyć się takiego wzorca di madrelingua polacca, di madrelingua tedesca, di madrelingua inglese, di madrelingua francese. Po tym filmiku proszę rzucić okiem na stronę w podręczniku, stronę 11, czyli undici, undici, na stronę 12, dodici, dodici, oraz 13, tredici, tredici. Znajdziecie tam między innymi zdania podobne do tych, nieidentyczne, które to zdania uporządkujemy sobie co do ich budowy. A mianowicie, popatrzmy na pierwsze zdanie. La casa di Maria è grande. La casa di Maria è grande. Dom Marii jest duży. La casa, dom, di Maria, Marii, è, jest, grande, duży. Drugie zdanie. Il libro di Marco è nuovo. Nuovo, nowy. Il libro di Marco è nuovo. Książka Marka jest nowa. Il libro, książka di Marco, Marka, è, jest, nuovo, nowy. Trzecie zdanie. Il giornale di Pietro è vecchio. Vecchio, stare. Il giornale di Pietro è vecchio. Il giornale. Gazeta, gazeta codzienna. Di Pietro, Piotra, è vecchio, jest stary. Czwarte zdanie. Le chiavi di casa sono piccole. Le chiavi di casa sono piccole. Le chiavi, klucze, di casa, do domu, czyli domowe, tak? Sono, są, piccole, małe. Le chiavi, piccole. Gli amici di Carlo sono inglesi. Gli amici di Carlo sono inglesi. Gli amici, przyjaciele di Carlo, Carla, sono inglesi, są anglikami. Gli amici inglesi, tak? Inglesi, inglese, inglesi. W tym momencie autor podręcznika pokazuje nam, co w zdaniu jest czym. A zatem mamy articolo, czyli rodzajnik. Articolo. Nome, czyli nazwę. Rzeczownik, można powiedzieć. Nome. Prepozizione, czyli przyjmek, prepozizione. I znów nome, czyli rzeczownik. Verbo, czasownik, verbo. Aggettivo, aggettivo, przymiotnik. Tak wygląda budowa zdania, takiego podstawowego zdania. Przeczytam jeszcze raz te zdania. La casa di Maria è grande. Il libro di Marco è nuovo. Il giornale di Pietro è vecchio. Le chiavi di casa sono piccole. Gli amici di Carlo sono inglesi. Zajrzyjcie wobec tego na stronę 11, 12, 13 do podręcznika i spotykamy się na kolejnej lekcji. A na koniec pytanie. Czy wiecie, co łączy włoski przymiotnik tedesco z polskim cudzy? Jako odskocznię od nauki włoskiego, zrobię króciutki filmik na ten temat i wrzucę już niebawem.